ten piękny poranek widzimy się dzisiaj z naszą kolejnym gościem specjalnym, Moniką Mrozowską. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że mnie zaprosili. A my się bardzo cieszymy, że zgodziła się nas odwiedzić. Przyjąć nasze zaproszenie, dokładnie. Mamy tutaj pewne pudełko, które Hanka próbuje otworzyć, a w środku mamy co? Mamy kuchenkę dla Helki. Dzisiaj kończy 3. urodziny i postanowiliśmy trochę cię wykorzystać. Pomożesz nam? Z przyjemnością. Ja Super. Wam później w związku z takimi właśnie rzeczami, jak zdążymy dojść do tego, to opowiadam różne rzeczy, a teraz musimy coś zrobić, żeby Hanie przekonać, Hanka żeby chyba nam, bardzo nam pomóc. Żeby nam umożliwiło otworzenie w ogóle tego pudła. Chodź, no dobra. Chodź, będziemy okay. Bierzemy się za kuchenkę, a tymczasem chciałam zapytać, czy wszyscy u ciebie w domu są wege? Niektórzy właśnie się dziwią, że jak to może być, że jest rodzina, i część osób je mięsa, a część osób nie je mięsa. Więc no, ja miałam zawsze takie podejście, żeby nikomu nie narzucać tego, co ma robić. Oczywiście można powiedzieć, że ja coś narzuciłam moim dzieciom, ale tutaj jakby tłumaczę się w ten sposób, że robię dokładnie to samo, co robiła moja mama, czyli po prostu gotuję im to, co sama jem. Oczywiście są takie sytuacje, że one nie wszystko akceptują i muszę dokonywać jakichś tam modyfikacji. Natomiast moje dziewczyny się bardzo szybko oswoiły z tym, że po prostu tego mięsa w mojej kuchni i w moim gotowaniu nie ma. Nie wiem, czy będzie nas słychać za chwilę. O! Uroki kręcenia w domu, ze zwierzakami domowymi. To jest cudne. O, kot odpuścił, to Hania przejęła. Jesteś mamą trójki puścimy dzieci napisy. I mam wyżej, pytanie, czy w ogóle macie czas na to, żeby celebrować wasze posiłki? Czy zdarza się tak, że jest jakiś posiłek w ciągu dnia, który rzeczywiście jecie wspólnie, siadacie i jest na to czas? Czy dzień jest tak zwariowany i na wariackich papierach, że każdy gdzieś tam je o innej porze? Jak to wygląda znaczy, w waszym nie, domu? Wiesz co, ja uważam, staram się przynajmniej tak robić i to jest jakaś taka świętość dla mnie. Praktycznie przez 7 dni w tygodniu, chyba że moje dziewczyny jadą do swojego taty, do mojego byłego męża Maćka, to staram się, żeby obiad był takim momentem, kiedy spotykamy się przy stole i faktycznie wszyscy razem zjadamy ten obiad. Niektórzy więcej, niektórzy mniej, niektórzy coś tam wygrzebują, niektórzy pewnych rzeczy nie jedzą, ale żebyśmy jednak ten obiad zjedli razem, bo to jest też taki moment, żeby sobie po prostu usiąść razem przy stole, porozmawiać o różnych rzeczach. Ja nigdy na przygotowanie obiadu nie poświęcam więcej czasu i wszystkie pytania właśnie poszły. Staram się, żeby ten posiłek przygotować bardzo, bardzo szybko, ale później chcę mieć tę chwilę. To nie jest tak, że to się zawsze udaje, bo moja starsza córka Karolina ma w tej chwili tak napięty grafik, łącznie z jakimiś tam zajęciami dodatkowymi, że czasami jak ja przygotowuje obiad, to ona albo jeszcze jest w szkole, albo już jest na zajęciach dodatkowych. Ale co do zasady staramy się tego pilnować. Hania Dobra. Nas tutaj mobilizuje, żebyśmy w końcu zaczęli skręcać. Ja myślę, że Hanka złoży to za nas i to będzie najlepsze wyjście. Hania, gdzie są klucze? No gdzie właśnie. Tutaj. A ja bym chciał wiedzieć, jak na przykład łączysz swoją pracę z obowiązkami mamy. Ja wiem, że jestem w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że moja praca, to co robię, ja mogę sobie tym jakoś żonglować, mieć czasami taki okres, kiedy zajmuję się więcej dziećmi, a czasami zajmuję się bardziej pracą, ale na przykład w wakacje, miałam taki miesiąc w sierpniu, kiedy wiedziałam, że po prostu mam 3 tygodnie, kiedy muszę się zająć książką, muszę ją skończyć, muszę zrobić zdjęcia, muszę te rzeczy upiec, opisać i to wszystko jeszcze wysłać. A książka szybko rozmawiałam. Tak, ale i była, jakby umówiłam się z moimi dzieciakami, że robię im śniadanie, obiad i kolację, ale od godziny 9 do godziny 18 zajmują się sami sobą. Mieliśmy też łatwiej, bo wyjechaliśmy do naszego domu na wieś, gdzie oni przez cały dzień biegali sobie po podwórku i ja faktycznie tą swoją pracą mogłam się zająć, ale o godzinie 18 z kolei mieliśmy taką umowę, że ja punkt 18 kończę, choćby się nie wiadomo co działo, robię im kolację i już do nocy chodzimy na spacery, gramy w gry, więc one jakby miały takie, widziały też, że to jest czasami trudne, to jest czasami ciężkie, czasami też ja mam takie poczucie, że za chwilę wyjdę z siebie, bo brakuje mi, nie wiem, brakuje mi rąk, brakuje mi pomysłów, jak to wszystko ogarnąć. Ale ja to lubię. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła się zająć tylko i wyłącznie dziećmi, albo tylko i wyłącznie pracą. A umiesz odpuszczać?
Czy... Nauczyłam się. Nie, no to właśnie. Jest taki moment, że właśnie to o tym też zaczęłam mówić. Po pierwsze odpuszczać, a po drugie też doszłam do takiego momentu, kiedy staram się ograniczać pewne rzeczy. To znaczy widzę, że wcale pod kątem na przykład materialnym wcale nie potrzebuję tak dużo, jak mi się wydawało jeszcze 2 lata temu. Mhm. Nie muszę tak zasuwać, tak naprawdę robiąc różne rzeczy i nie bardzo wiedząc, po co ja to właściwie robię. Nauczyłam się odmawiać, kiedy faktycznie nie mam czasu, to kiedyś miałam tak, że o matko, nie, muszę to zrobić, bo coś się stanie, ale tak jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, co się właściwie stanie, no nic się nie stanie, po prostu mogę kulturalnie powiedzieć, nie, przepraszam, nie mogę tego zrobić, nie dam rady tego zrobić. Robię rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, dlatego dzisiaj u Was jestem. Tak, nam miło. Jak byś siebie określiła i opisała? Mnie to trochę, z jednej strony może mnie to trochę śmieszy, ale na dzień dzisiejszy to jest chyba najbardziej precyzyjne określenie, bo moja córka kiedyś na pytanie właśnie, czym się zajmuje jej mama, powiedziała, moja mama jest kucharką. To fantastyczny zbieg okoliczności, tak? Że jako kucharka skręcasz z nami kuchenkę dla naszej córki. No właśnie, to nie jest zbieg okoliczności, wiesz, to po prostu jeszcze powinniśmy coś tutaj, wiesz, przygotować. No. To jest tak, jak ci się zamarzy, żeby być trzeci raz w ciąży, ale też niekoniecznie, bo bez ciąży też można sobie... Sprawdzona dieta dla przyszłej mamy. No, tak? Tak. A wiele kobiet o to pyta, w ogóle o mity, co mogą jeść w ciąży, czego nie mogą i mają z tym wiele problemów, bo lekarze po prostu mówią tak sprzeczne rzeczy i tak sprzeczne informacje, że... Wiesz, lekarze przede wszystkim w ogóle też niewiele mówią, bo lekarze jak w momencie, w którym kobieta w ciąży idzie do ginekologa, to lekarz-ginekolog nie do końca zajmuje się dietetyką. Wiem, mogę się zaciągać tym po prostu. A czy w książce jest na przykład jakiś przepis, który trwa, nie wiem, 5 minut i śniadanie jest gotowe, bo my mamy z tym największy problem, żeby po prostu zebrać się i o Boże, co znowu na śniadanie tak, zrobić? Tak, te codzienne śniadania, co dzisiaj zrobić, żeby nie było monotonnie, ale też żeby było zdrowo i żeby to nie trwało pół godziny przygotowanie posiłku. Masz jakiś sprawdzony taki przepis? Znaczy ja na przykład jak byłam w ciąży, ale nie tylko w ciąży, bo ja w ogóle, ja jagoda, Karolina akurat nie lubi, ale ja uwielbiam awokado, w związku z czym jak już naprawdę nie było w ogóle czasu, to wtedy po prostu jadłam awokado z solą sezamową, do tego wypijałam sobie jakąś tam szklankę soku pomarańczowego i wiedziałam, że to takie zdrowe śniadanie mam zapewnione, tylko no wiadomo, dzieciaki czasami, można zrobić sobie właśnie jakiś koktajl też na bazie takiego awokado, gdzie miksujesz awokado, dorzucasz tam, dorzucasz jakieś owoce, banany. A czy czujesz się spełniona jako aktorka? Nie, jako aktorka się nie czuję spełniona, ale też gdzieś tam zaczynam wracać do tego i się bardziej tym zajmować, bo był taki okres, że sobie to w związku z tym, że się zajęłam gotowaniem, że zajęłam się pisaniem książek, to odpuściłam, bo też stwierdziłam, że skoro tak się moje życie układa, że to mogę robić, no to dlaczego mam z tego nie skorzystać i na siłę się gdzieś tam boksować z życiem i robić rzeczy, które w danym momencie jakby nie jest mi dane ich robić. Mhm. A jest rola, jaką byś chciała jeszcze zagrać? Jest dużo rzeczy. Wiesz co, ja miałam na przykład taką sytuację, jak zagrałam niewidomą w serialu Hotel 52, no i wtedy mi się wydawało, że po prostu ja jestem genialna, bo miałam też całe jakby, więc co ja obok gdzieś genialny, to wkręci. Tak. Nie, pracujemy. Nie, słuchaj, bo to w ogóle tutaj wypadło. Ikeo, why? Miało być tak prosto. Trzy osoby i po prostu... Nie wiem, czy moglibyśmy wziąć udział w tej reklamie Ikei. Słuchaj, ale nie, wiesz, bo to... U nas jest czasem tak, że dzieci nam odbierają trochę takiego tej siebie. Intymności, tak, siebie. Mhm. I czy trochę? Ty masz. No, całkowicie ostatnio to. No przynajmniej w tym wieku, ale ty masz też już starsze dzieci, tak? Znaczy dwójkę z trójki. Jak wy sobie z tym radzicie, tak? Że dzieciaki odbierają wam tą jakby cząstkę siebie i musicie jakby poświęcić. A wiadomo, że jest strasznie dużo obowiązków. No. I gdzie w tym wszystkim, czy macie jakąś receptę na to, tak? Żeby odnaleźć siebie w tym wszystkim, żeby nie poddać się tej rutynie takiej. Wiesz, znaczy mi przede wszystkim też to nie do końca przeszkadza. A już w takich sytuacjach, takich naprawdę krytycznych, kiedy czujemy, że naprawdę tego czasu sami dla siebie mamy tak strasznie mało, no to teraz ten ostatni weekend wyjechaliśmy sobie po prostu na 3 dni zupełnie sami, bez dzieci. Wow.
Ale to była pierwsza taka sytuacja od 2 lat, a może nawet więcej niż od 2 lat, bo jakby też tak aż tak nie sięgam. Wiem, że na pewno od 2 lat, no bo 2 lata temu się urodził Józek i od momentu, kiedy się urodził Józek, nie było takiej sytuacji, żebyśmy zupełnie sami gdzieś wyjechali. No dla mnie na pewno ważne jest to, żeby w dalszym ciągu razem zasypiać ze sobą. Denerwują mnie takie sytuacje, jak się pokłócimy, jedno śpi gdzieś tam w dużym pokoju, a drugie śpi w sypialni. Nie lubię tego, bo to wydaje mi się, że to jakby, że to źle robi. Ale jeżeli jest fajnie i śpimy razem ze sobą, się przytulamy, a te dzieciaki się gdzieś tam przyjdą i... No to trudno, no jakby w skali całego naszego życia, tego jak jesteśmy ze sobą, to też... No decydując tak, się jakby... to jest ułamek malutki, nie? To ułam, też, a też ja o tym tak. Staram się pamiętać i mówić, że przecież potem w skali całego naszego życia to te 2 lata takich niby wyrzeczeń, czy na przykład przy karmieniu, no to będzie po prostu niczym. A jest na przykład jakaś rzecz, jakiś Daję rytuał, na który codziennie znajdujesz czas? Po prostu... Że codziennie coś, co robisz dla siebie każdego dnia. Bo tak się mówi, że to będzie zdrowe i że każdy będzie zdrowy psychicznie, jak... Ale nie mówimy tu o myciu zębów. Właśnie się zastanawiam, czy jest jakiś taki rytuał, taki super ekstra rytuał? Nie. Czy picie kawy z mlekiem to jest rytuał? Tak, to jest rytuał. To jest chwila dla ciebie. Czyli masz tak, że robisz sobie kawę, siadasz i masz chwilę dla siebie. No dobra, a powiedz mi, śpiewasz dzieciom piosenki z fasolek? Nie, z fasolek nie śpiewam, ale ja w ogóle dużo śpiewam, jak jadę samochodem z nim. W ogóle sobie dużo w ogóle sobie śpiewam. O, to jest też na przykład fajne, bo to jest taki moment, jak sobie razem coś albo nucimy, albo śpiewamy, takiego braku takiej kontroli nad sobą. Tak jak mi pokazywaliście te filmiki. Trzeba czekać chwilę. Mamy to. Jak mi pokazywaliście te filmiki, jak tańczycie sobie razem, no to u nas właśnie jest podobnie jak, nie wiem, jedziemy samochodem i sobie śpiewamy, że tam, no nie wiem, nawet jak nie znamy słów, czy nie do końca tam z tą melodią gdzieś trafiamy. Najbardziej była zdziwiona chyba moja Jagoda, bo moja mama jej pokazała kiedyś gdzieś tam na YouTubie jakieś. Nie chwaliłaś się swoim dzieciom? Nie, jakoś nie, okay. W ogóle zapomniałam o tym, nie przyszło mi to do głowy. Jagoda tak... Nie, to jest mama, nie mogła uwierzyć. Wieś to miasto. I teraz myślę, przepraszam cię, przerwam, że już się na tyle poznaliśmy, że już bym mogła odpowiedzieć za ciebie. No? Że wieś. Wieś, ale miasto też. Nie, wieś, ale miasto też. Dobra, bo jesteś... Dobra, czekaj, zanim będzie następne pytanie, zobaczmy, jaki jest następny punkt. Ale nie, słuchaj, bo ja ci powiem tak, wydaje mi się, że z tą kuchenką i tak sobie już nie damy rady. Można sobie ten już twój pesymizm? Nie, to nie jest pesymizm, to jest realizm. Tak, to jest realizm. Ja realnie patrzę na to, co się dzieje, patrzę na zegarek. Dokończymy później. A poza tym ty jesteś taką straszną gadułą i teraz posłuchaj. I posłuchaj, bo teraz będzie seria pytań. Takimi. No to była niby ta seria pytań i to było no wieś czy miasto, wieś ale miasto... ta odpowiedź była taka. Dobra. Czyli mam się Dobra. Nie, to tylko to jest jakby Dobra. Jedna odpowiedź, nawet nie musisz Dobrze. Jakby się rozwijać. Dobra. Pierwsze, wiemy. Co ci przyjdzie do głowy. To. Wieś i miasto. Czyli wieś. Rower czy samochód? Rower. No dobra. Zwierz imprezowy czy spokojna domatorka? Pomiędzy? Dobra. Kochanie, bo to napisałeś krótkie czy długie? Nie wiem, do czego się odnosi. Nie, wszystkiego. Właśnie o to chodzi, że specjalnie... Jezu, naprawdę głodnemu chlap na myśli. Nie, no ale mi też tylko tam. Nie idź dzisiaj na tego skłosza, zostaj w domu, to wiesz, to nie będziesz miał takich myśli. Jak będziecie mieć troszeczkę większe, jak już skończysz karmić, to ja się mogę, wiesz, zająć na chwilę. Chodziło mi na to się wszystko nagrało, no. Mamy to. Że się Ramza zajmie. Się, no, ale że się zajmę nie na długo, tylko na krótko. A poza tym okay. To chodzi o to, że na przykład włosy, krótkie, długie, czy sukienki, czy cokolwiek innego, to pozostawmy krótkie, długie, co? No dobra, dobrze. Jako. Krótkie czy długie? No, długie. No i dobra. Spodnie czy sukienka? O rany, no. I naprawdę i jedno i drugie. Jak jest lato, sukienka. Okres zimowy, spodnie. No okej. Okay. I co, już skończyłeś? Nie. No właśnie. Drink czy joint? Drink. Okej. Okay. Myślałam, że powie znowu jedno i drugie. No kurczę, to cię takie widzisz. No. Kawa czy herbata? Kawa. Kawa, zdecydowanie. Kino czy teatr?
Teatr. Seks czy sen? O nie, no straszne są te pytania. Seks, a potem sen. O, no właśnie. Jedno i drugie. No. Dobra. Ciężko, no nie... A to jest właśnie, muszę ci się wtrącić, bo wszyscy mówią, że to jest taka domena mężczyzn, że po seksie od razu zasypiają, a ja się tutaj nie mogę z tym zgodzić. A ja wybieram sen i właśnie chciałam powiedzieć, że to jest straszne, bo gdzieś oglądałam wywiad z tobą, i powiedziałaś, że twoje dzieci, że na jednej, Boże, że na palcach jednej ręki możesz policzyć nieprzespane noce. I pomyślałam, że to jest straszne i pewnie wszystkie koleżanki, które mają dzieci, cię nienawidzą, bo słuchaj, my mieliśmy pierwszą przespaną noc, jak Hela miała 2 lata i 2 miesiące. Zaliczyliśmy na przykład 20 pobudek w ciągu nocy. Straszne. Ale muszę wam zadać jedno podstawowe pytanie. Czy śpicie z dzieckiem, czy dziecko śpi od osobna? No, oczywiście teraz śpimy z dzieckiem. Bo u mnie jakby to się... To, że ja miałam te przespane noce i z pierwszym, i z drugim, i z trzecim dzieckiem, brało się z prostej przyczyny. Jakby i z moim byłym mężem, i z moim obecnym partnerem mieliśmy taki układ, że dziecko od urodzenia śpi z nami. W związku z czym jak się, czy dziewczyny, czy Józek, jak się budzili w nocy na karmienie, to ja tak naprawdę nawet nie pamiętam, kiedy oni się budzili, bo ja po prostu automatycznie wyciągałam pierś. Dziecko sobie jadło, a ja w zasadzie dalej mogłam spać, więc nie było takiej sytuacji, że ja się budziłam, nie wiem, o 5 czy o 6 rano, nieprzytomna, bo ileś tam razy wstawałam w nocy do dziecka, bo do tego dziecka nie wstawałam, bo dziecko właściwie się samo obsługiwało. I z tego jakby się bierze to, że ja nie mogę, nie przypominam sobie, znaczy takich nocy nieprzespanych naprawdę, no to naprawdę mogę policzyć na palcach jednej ręki, bo były na przykład związane właśnie z tym, że dziecko miało jakąś tam kolkę, albo zupełnie, nie wiem... No, szczęściara po prostu. Ale słuchajcie, dziewczyny, zamiast pisać do mnie te wszystkie wiadomości, że jak to jest, że obok naszego łóżka nie ma łóżeczka Hanki, zapamiętajcie tą odpowiedź i śpijcie z dziećmi, no bo to jest, myślę, że najlepsze rozwiązanie i co z tego wynika, nie ucierpi wcale na tym wasz związek. Owoce czy warzywa? Owoce. Owoce. No to super, jesteśmy w klubie owocowym, tak, żebym też... Tak, my też bardziej owoce. Bardzo ci dziękujemy za to, że... Czeka w ogóle, że wam nie pomogłam. Nie, no bardzo pomogłaś. To jest twój cały wkład. Ej, no jak powiecie Helenie, że to jest kuchenka, no to... Będziemy składać chyba razem z nią po prostu później. Jak ją... No, będzie fajnie. Tak, przyjmijmy, że tak będzie. Super, jesteśmy ci bardzo wdzięczni, że zaszczyciłaś nas dzisiaj swoją obecnością. Bardzo wam dziękuję. I za cudowną rozmowę. Tak, bo to właśnie, że nie złożyliśmy kuchenki, to znaczy, że tak nam się dobrze rozmawiało. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I co? Mamy... I subskrybujcie nasz kanał, bo zapomnieliśmy znowu o tym powiedzieć. No właśnie. Tak. Tak. I tak.